Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w miejscowości Kąty Rybackie, etap trzeci, to prace polegające na przedłużeniu murku w porcie rybackim w kierunku wschodnim wraz z dostawą przyczepy ze sprzętem służącym utrzymaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia związane jest z dalszym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miejscowości Kąty Rybackie i zwiększeniu obszaru chronionego przed zalewaniem w przypadku spiętrzenia wód w Zalewie Wiślanym. Teren, na którym wykonano konstrukcję przeciwpowodziową, znajduje się w granicach portu w Kątach Rybackich nad Zalewem Wiślanym w powiecie nowodworskim w gminie Sztutowo. Teren stanowi brzeg Zalewu Wiślanego pokryty roślinnością szuwarowo-bagienną oraz trawą. Zakres robót zabezpieczenia przeciwpowodziowego wykonanych na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni obejmował wykopy robocze, wymianę gruntów, zasypy, wbicie ścianki szczelnej winylowej, wykonanie żelbetowego muru oporowego, roboty wyposażeniowe, zamknięcie przeciwpowodziowe przejścia w murze. Konstrukcja budowli zabezpieczenia przeciwpowodziowego złożona jest z żelbetowego muru oporowego z przeponą przeciwfiltracyjną wykonaną pod stopą muru z winylowej ścianki szczelnej. Dla spełnienia odpowiednich warunków posadowienia muru wykonano częściową wymianę istniejących gruntów organicznych zalegających na terenie budowy i zastąpiono je nasypami z materiału piaszczystego. Częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest przyczepa samochodowa wraz ze stelażem i plandeką oraz zabudową i dodatkowym specjalistycznym wyposażeniem strażackim i przeciwpowodziowym. Przyczepa posiada unoszone plandeki z boku oraz z tyłu, a także zabudowę umożliwiającą bezpieczne przechowywanie i przewożenie dodatkowego specjalistycznego wyposażenia. Wartość wykonanych prac
to 1 016 804 zł 25 groszy.